Pewnie gdybyście wiedzieli, jak tutaj jest pięknie. Zamek Przegorzała, Baszta, Szyszko Bohusza. Jest pięknie. Możliwe, że zdążę Wam jeszcze ostatnie promienie słońca pokazać i zachód, który tu mam. Ale ten materiał, przejdźmy do treści. Szanowni, ten materiał jest na temat, jak sobie radzić z krytyką. My, ludzie na florze w gastronomii, bardzo często z tą krytyką się w pewien sposób stykamy. Ale mam poczucie jednak, że ten materiał jest nie tylko dla branży gastronomicznej, ale w zasadzie z krytyką spotykamy się w każdym zawodzie. Mam poczucie też, że to będzie wartościowa rzecz dla wielu osób w kontekście życia i funkcjonowania i relacji. I też wartościowa w kontekście aktywności w social mediach. Jak w pewnym momencie odkryłem bardzo prosty pryzmat na analizę, czy daną krytyką się przejmować, czy też nie, to dało mi większy komfort życia. Podzielę się tym. Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a Wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał dla gastronomii i o gastronomii. Jaką krytyką należałoby się przejmować, a jaką nie? Cokolwiek Was dotyka, przetwórzcie to przez dwa pryzmaty. Jeżeli ktoś Was krytykuje, to zastanówcie się, czy ta osoba jest autorytetem w tej dziedzinie. To jest pierwszy pryzmat. A drugi pryzmat, czy ta osoba ma dobre intencje wobec Was. I w zasadzie to jest tyle, ale to jest naprawdę kluczowe. Ktoś może być autorytetem, ale nie być w dobrej relacji z Wami, więc na pewno nie będzie sprzyjał Waszemu sukcesowi. Więc jeżeli ja, powiedzmy, że kumam wino, znam się na winie, ale wejdę na profile różnych innych osób i zacznę je krytykować w ramach aktywności, no to co? No to wiadomo, że moją intencją jest to, żeby go skrytykować i żeby ci followersi pewnie przeszli na mnie albo zainteresowali się moją osobą, więc tu wkracza ego, prawda? Więc nie. Tak zastanówmy się, czy osoba, która Was krytykuje, czy ma dobre intencje wobec Was, czy chce Was wspierać, czy Was lubi z jednej strony, a z drugiej strony, czy się zna. Bo jeżeli się zapytamy ciocie, wujka, czy pewną rzecz robimy dobrze, a oni w ogóle nie mają wiedzy na ten temat, no to tylko z miłości serca poklepią nas po plecach i powiedzą, że jest fantastycznie, dobrze i możemy żyć w pewnej ułudzie, prawda? Więc niezwykle ważne to też otaczać się po prostu mądrzejszymi w życiu, bo to jest najważniejszy aspekt. Krytyka mądrego jest znacznie więcej warta niż pochwała głupiego. Prawda? Proste, kluczowe rzeczy. Ale zapewniam Was, że ten aspekt i zastanowienie się nad tym, czy osoba, która mnie krytykuje, czy ona się na pewno na tym zna i czy jest do mnie nastawiona pozytywnie i ma dobre intencje wobec mnie, naprawdę dała mi wiele komfortu. Zacząłem się nie zastanawiać nad tymi różnymi śmieciami, uwagami, które są zupełnie mi do szczęścia niepotrzebne, ale za to zacząłem się zastanawiać, co mogę robić lepiej w wyniku rozmów z inteligentniejszymi, mądrzejszymi albo też z osobami, które osiągnęły jakiś znaczący sukces w danej dziedzinie. Więc to jest klucz, podejdźcie do tego. Ciekaw jestem Waszych opinii. Szanowni, czyż nie jest uroczo? Specjalnie dla Was się tutaj zatrudniłem, po to, żeby w materiałach wideo było fantastyczne obrazki w kontekście materiałów. Okay? Tam jest, mam nadzieję, że to widać, tam jest Babia Góra. Tam niestety nie widać, ale są Tatry. A tu... Kamera wróć. Tu jest klasztor Kamedułów. Za nim z kolei jest winnica Srebrna Góra, więc jakbym kiedykolwiek był spragniony, zdarza się, to mam źródełko. Szanowni, bardzo chciałem pozdrowić Lady Sommelier. Ona akurat wspiera mój rozwój matka. Podprogowy. Mój rozwój na Instagramie. I szanowni, jesteście tutaj na YouTubie w pewnej liczbie. Z tego co zauważyłem, 75% to są mężczyźni. Zapewniam Was, drodzy faceci, będzie Wam się milej i korzystniej o winie myślało, jeżeli będziecie obserwować profil Lady Sommelier.
okej? Więc wejdźcie tam koniecznie. A tak przy okazji, teraz zwracam się do jakichś 25% kobiet na moim kanale. Dlaczego was jest tak mało?